Wiekuistemu niech będzie cześć i chwała, że dzisiaj w Jego świętym sobotnim dniu jesteśmy w Jego domu modlitwy, gdzie chcemy słuchać to, co ma nam do powiedzenia, a nasze rozważania chcemy rozpocząć od słów Jezusa Chrystusa zapisanych w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i 45 wiersz. Za chwilę będziemy czytać. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że dzisiaj mogę być kiedyś w moim przecież rodzinnym, znaczy zborze, w którym byłem przez wiele, chyba przez 5 czy więcej lat, i stąd właśnie poszedłem do pracy w kościele. Było to już bardzo dawno, a od ostatniego razu naszego spotkania, też upłynęło chyba około 3 lat. Cieszę się, że dzisiaj, choć trochę z problemami, bo nie można było pociągiem z Krakowa do Mysłowic, jest teraz bardzo trudno, pociągi nie wszystkie jeżdżą tak, jak to kiedyś jeździły. Trzeba z Krakowa do Katowic z autobusem i to jest bardzo dobre połączenie, ale z Katowic z kolei wsiadłem w 15, później nam mówią, że jest pożar domów w Szopienicach. Z tramwaje nie jeżdżą, no, czekaliśmy na zastępczy, no ale ludzie się denerwowali. Wreszcie przyjechał też autobus, który zastępował 14 i przyjechałem do Mysłowic i z Mysłowic tutaj. Całe szczęście, że ja się nigdy nie lubię spóźniać, powinienem być nauczycielskim. Przepraszam bardzo, no ale to są te przyjemności techniczne. A więc teraz 24 rozdział Ewangelii Mateusza, 45 wiersz. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postanowił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? To jest pytanie, albo to są pytania, które Jezus Chrystus postawił i nie dał na nie odpowiedzi. W swoim czasie Pan Jezus postawił jeszcze inne pytanie. Gdy przyjdę, czy znajdę wiarę na ziemi? To są bardzo ważne pytania. Ale wracając do tego pytania. Tutaj jest powiedziane o sługach wiernych i roztropnych. Przez cały kwartał mówimy o szafarzach. To są ci słudzy Boży, wierni, roztropni, których Pan postanowił nad czeladzią, aby ten sługa dawał tej czeladzi właściwy pokarm o właściwej porze. To są bardzo ważne słowa. Przede wszystkim ci, którzy zajmują się dietetyką, to wiedzą o tym, że każda pora roku w zasadzie ma troszkę inne pożywienie. W zimie jemy bardziej pożywienia takie, które wytwarzają więcej energii, ciepłoty, bo to jest potrzebne dla funkcjonowania organizmu. W lecie jest zupełnie inaczej. W Piśmie Świętym jest też powiedziane, albo często słyszeliśmy takie słowa, prawda na czas słuszny, albo prawda o właściwym czasie, na właściwy czas. I teraz Pan Bóg pyta, czy są ci wierni słudzy, których Pan postanowił, którzy karmią trzodę właściwym pokarmem, stosowny do właściwej pory, w jakiej się znajdujemy. Bóg zawsze miał wiernych i roztropnych sług, którzy znali pory
i dostosowywali do tych pór pokarm duchowy. I na przykład takim wiernym sługą był Eliasz Tezbita wtedy, kiedy bałwochwalstwo, szczególnie za czasów króla Achaba, przeniknęło prawdę do tego stopnia, że lud w ogóle nie był tego świadomy. Jak to się stało, że lud Boży poszedł kłaniać się Baalowi? A więc to był szczególny czas i szczególny posłaniec Boży do króla i do narodu izraelskiego. Ale później Pan Jezus mówi o innym słudze, Janie Chrzcicielu, który występuje wtedy, kiedy nauki ludzkie uznawano za ważniejsze od Pisma Świętego. Kiedy duchowni, kiedy nauczeni w Piśmie przychodzili do Jezusa i mówili, dlaczego uczniowie nie przestrzegają ustaw czyich? Starszych. A myśmy dzisiaj mówili, że o przestrzeganiu 10 przykazań. I Pan Jezus w Ewangelii Marka w 7 rozdziale mówi, wy uchylacie przykazania Boże, abyście w to miejsce wprowadzili swoje przepisy. I bardzo pilnujecie, ażeby one były przestrzegane. Potrzebny był Jan Chrzciciel, który z wielką energią prostował te rzeczy, ganił tych, którzy byli winni temu. Ale gdy czytamy proroka Malachiasza, 3 rozdział i wiersz 23, to tam jest powiedziane, to są ostatnie słowa Starego Testamentu, gdzie Pan Bóg mówi, oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Czyli, że Pan Bóg zapowiedział przyjście Eliasza, zanim trzeciego Eliasza, zanim Jezus Chrystus pojawi się po raz drugi. Eliasz w historii ludu Bożego pojawia się zawsze wtedy, gdzie lud Boży wstępował na drogę kompromisu z innymi wyznaniami. Wtedy, kiedy zacierała się ta jasna droga utorowana przez Słowo Boże. Eliasz zawsze zwracał uwagę na duchowy stan ludu Bożego. I tym bardziej, jeżeli tutaj jest powiedziane, zanim przyjdzie Pan, stan ludu Bożego musi być podniesiony do takiego poziomu, żeby mógł być przedstawiony Bogu przez Jezusa Chrystusa i całemu wszechświatu. Pan Jezus nie mówił o tym, czy ja znajdę ludzi wierzących, ale mówi, czy ja znajdę wiarę na ziemi. A co to jest wiara? To jest pewność. Abraham jest takim przykładem, że kiedy składa ofiarę ze swojego syna, to był pewny, że Bóg nie chce śmierci syna, ale chce objawić wielką prawdę. Jak wygląda z naszą wiernością? Jak wygląda nasza wiara? Brat przed chwilą czytał słowa, gdzie Pan Bóg mówi, przystańcie na swoich drogach i popatrzcie na siebie. Czy chodzicie tą właściwą drogą? Czy wasze życie jest jasną światłością dla innych ludzi? Ale ostatnie zdanie było bardzo smutne. Wielu ludzi co powiedziało? Nie będziemy chodzić. Pójdziemy swoją drogą, my mamy więcej. My wiemy lepiej. I dzisiaj tak, to jest właśnie niebezpieczeństwo. Ale może należałoby postawić sobie pytanie, czy dzisiaj faktycznie jest potrzebny Eliasz?
W liście, w drugim liście do Koryntian w 13 rozdziale i w 5 wierszu, drugi do Koryntian, 13 rozdział, 5 wiersz, apostoł Paweł mówi, 13 rozdział i wiersz 5. Poddajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze. Doświadczcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Prorok Jeremiasz mówi, przystańcie, znajdźcie troszeczkę czasu, abyście pomyśleli nad samym sobą, nad swoim stanem duchowym. W świetle Pisma Świętego. Apostoł Paweł mówi, zróbcie sobie test. Ludzie bardzo lubią nieraz robić testy, aby się dowiedzieć, co inni o nich myślą, czy jeszcze inne rzeczy. Ale tu mówi, w tym teście zróbcie ten test dla siebie samych i postawcie tam dwa pytania. Czy trwacie w wierze? Jak wygląda moja wiara dzisiaj? Czy Bóg ma dzisiaj do mnie zaufanie? To dzisiaj było to pytanie w lekcji. Czy tylko ja wierzę wtedy, kiedy spełnia się to, co ja sobie zamyślałem? A jeżeli coś się nie spełni, jak wtedy wygląda moja wiara? I drugie pytanie, czy Jezus Chrystus jest w nas? Czy ludzie widzą w nas Jezusa Chrystusa? Bo to, że my często mówimy, że kochamy, że Jezus jest we mnie, że oddałem serce Jezusowi, to przez te 22 lata ja w każdym liście od ludzi słyszę. Ale to nie przeszkadza, że on potem, gdy wyjdzie, to bierze nóż i zabija swoją konkubinę i osieraca swojego syna, którą miał z tą kobietą. Ale się przyznaje do wiary. Ja jestem wierzący. I ten człowiek mi pisze później, ja jestem dobrym człowiekiem, ja tylko porządek zrobiłem. Dlaczego Eliasz jest potrzebny? Dlatego, że są dwie różne oceny dwóch stron. Objawienie świętego Jana, 3 rozdział, wiersz 14 do 17, ale może nie cały, tylko 17 wiersz. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i zbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien, nędzarz, biedak, ślepy i gołym. Wierny świadek Jezus Chrystus, gdy patrzy, to stwierdza, że wiele rzeczy brakuje. Że nie jesteś gorący, bo tak powinieneś być, ażeby innych zagrzewać do wiary. Nie jesteś też letni, nie jesteś też zimny. I tu można pytanie sobie postawić, dlaczego Pan Bóg mówi, bodajbyś był, wierny świadek Jezus Chrystus mówi, bodajżeś byś był zimny albo gorący. To jest niezwykle ważne pytanie. Może kiedyś będzie okazja też na nie odpowiedzieć. To mówi wierny świadek. A co my mówimy? Jesteśmy bogaci i niczego nie potrzebujemy. Jeżeli ktoś mówi, ktoś do kogoś przychodzi i mówi, słuchaj, w czym ci pomóc? Co chciałbyś, żeby ci zrobić? A jak ktoś powiada, wszystko wiem i niczego nie potrzebuję, to co możecie dla niego zrobić? Nic. On niczego nie potrzebuje. I tu jest potrzebny ktoś, który by zwrócił uwagę na te rzeczy, które są niezwykle ważne. Dlaczego ta
tak różne oceny. Tu cytatem chcę się posłużyć. Umysły wielu zostały tak przyćmione przez świeckie zwyczaje, świeckie praktyki i świeckie wpływy, że cała siła odróżnienia między światłem a ciemnością, prawdą a błędem, wydaje się być zniszczona. Umysły zostały tak przyćmione przez ludzkie zwyczaje, ludzkie praktyki, czy świeckie praktyki i świeckie wpływy. Czyli, że bardziej nieraz patrzymy i nie słuchamy słów Pawła, który mówi: nie bierzcie wzorców albo nie przypodobywajcie się do tego świata. I tu jest początek wszystkiego złego. Naród izraelski za czasów Eliasza, te zbity, przecież był wcześniej wierny Bogu. A później, gdy zaczęli patrzeć na różne rzeczy, które zaczęły wpływać po małżeństwie króla z Jezabelą, kapłanką Baala, to później zobaczyli jakieś wizerunki, później zobaczyli świątynię, później zobaczyli jeszcze jakieś oprawy tego wszystkiego. I gdy Eliasz przychodzi i mówi: jak długo będziecie chramać na obydwie strony, to co naród izraelski powiedział? Nie odpowiedział ani słowa. Tak szatanowi zależy, ażeby przez taki delikatny kompromisik wchodzić coraz głębiej, coraz dalej, krok po kroku, aż później dochodzi do sytuacji bardzo niewłaściwych. Jak doszło do takiego stanu? Tutaj drugi cytat. Zmiana w duchowym stanie ludu Bożego następowała stopniowo, prawie niepostrzeżenie. Gdy Kościół zaczął zabiegać o pochwały i przyjaźń świata, jego wiara malała, zapał stygł, a całkowite poddanie się Bogu ustępowało miejsca marnemu formalizmowi. Każdy krok w stronę świata był krokiem odchodzącym od Boga. Gdy zaczęto pielęgnować pychę i świeckie umiłowanie zaszczytów, Duch Chrystusa odszedł i pojawiły się zawiść, rywalizacja, właśnie i walki, aby osłabić i rozbić zbór. W taki sposób to wszystko się dzieje. I dlatego niedawno znalazłem ten cytat, gdzie jest mowa o tym, że gdy Jezus Chrystus jako człowiek przyszedł na świat, szatan doprowadził Żydów do praktykowania religii, która podobała się mocą ciemności. Uznający się za lud Boży odpadli od Boga i poszli za innym wodzem. I tu ten cytat właśnie tę sytuację opisuje, że zmiana w duchowym stanie będzie następować, czy następowała stopniowo, prawie niepostrzeżenie. I dalej jeszcze powtarzam fragment tego cytatu. Gdy Kościół zaczął zabiegać o pochwały i przyjaźń świata. Bardzo często mówimy, że musimy z Bogiem być jedno, że musimy Słowo Boże, Duch Święty powinien nas prowadzić. Ale często chcemy niektóre rzeczy jakoś tak pogodzić jedne z drugim. One się nie dadzą pogodzić. Dzisiaj to w lekcji też to było. Nie próbujcie nawet tych rzeczy.
Czyli nie służcie dwom panom naraz, bo to się nie da. Bo to się nie da. W Wielkim Boju to zdanie, co teraz chcę przeczytać, jest: gdy Duch Boży odszedł od narodu izraelskiego, nie wiedzieli o tym ani kapłani, ani lud. Odszedł. Już nie miał co robić, bo oni byli już zadowoleni, już nie spolegali na Bogu, dlatego że mieli przyjaciół w świecie. I ktoś nieraz mówi: ja mam plecy, ja mam tych, którzy mi pomogą. Dzisiaj w lekcji ktoś właśnie mówił, że kładł nacisk na tym, że to Bóg jest ten, do którego powinniśmy przychodzić ze wszystkimi naszymi sprawami, ale szatan jest bardzo sprytny. Szatanowi bardzo zależy, aby osłabić, obniżyć standardy Bożego Kościoła. I będzie czynił wszystko, aby coraz bardziej zacierały się różnice między nim a powszechnym chrześcijaństwem. Aby Kościół Boży nie był już jasnym światłem leżącym, miastem leżącym na górze, i aby jego światło nie było już tak bardzo jasne. Pan Jezus mówi, że lud Boży, każdy adwentysta dnia siódmego, jest światłością. Ale ci, którzy jeszcze pamiętają choćby lampy naftowe, to wiedzą, że aby ta lampa świeciła dobrze, to ona potrzebuje codziennego oczyszczania. Dolania nafty, wyczyszczenia tego szkła, czy jak to abażurka było tam. Obcięcie knota, bo inaczej będzie kopcił, jeżeli będzie niewłaściwie zrobiony. I tak w życiu chrześcijańskim. I Bóg chce, aby jego Kościół był jasną światłością, jasnym miastem świecącym, jasnym światłem dla ludzi, wśród których żyje. Oni to muszą widzieć, aby byli bez wymówki. Starzy nosiciele sztandaru wiedzieli, co to znaczy walczyć w modlitwie z Bogiem, i doświadczali wylania Ducha Świętego. Jednak oni pomarli i odeszli od swoich stanowisk pracy. Kto zajmie ich miejsce? Przyszło nowe pokolenie. Czy oni są nawróceni? Czy jesteśmy świadomi dzieła, jakie obecnie dokonuje się w niebiańskiej świątyni? Lub też oczekujemy, że na Kościół przyjdzie jakaś nadprzyrodzona moc, która nas wyrwie ze snu? A może mamy nadzieję, że zobaczymy ożywienie w całym Kościele? Taki czas nigdy nie nadejdzie. Wybrane poselstwa. Pierwszy tom. Starzy nosiciele sztandaru wiedzieli, co to znaczy walczyć w modlitwie z Bogiem. W Piśmie Świętym jest przynajmniej jeden człowiek, którego znamy, o którym jest powiedziane, że walczył z Bogiem i zwyciężył. Kto to był? Jakub. Walczym z Bogiem. Nie puszczę cię, aż mi będziesz błogosławił. Wtedy, kiedy widział nadciągające niebezpieczeństwo. I gdy my studiujemy proroka Daniela, objawienie świętego Jana, widzimy ten właściwy czas, w jakim żyjemy. I dlatego mówi ci ludzie, którzy teraz poodchodzili, czy odchodzą, jeden po drugim. To byli ludzie, którzy chwytali Boga za obietnicę i doznawali wylania Ducha Świętego. Bardzo nieraz jest przykro, stojąc nad grobem człowieka, który był w zborze, czy w kościele, takim filarem, na którego można było popatrzeć
i który zawsze służył dobrą radą, ale odchodzi. I teraz tu jest pytanie. Przyszli nowi. Przyszło nowe pokolenie. Czy oni są nawróceni? Pamiętacie, co jest, komu Jezus Chrystus powiedział, a ty, gdy się nawrócisz? Komu? Piotrowi. Trzy lata chodził z Jezusem Chrystusem, był świadkiem wszystkich rzeczy i Jezus mu mówi, Piotrze, ty, gdy się nawrócisz. Czyli, że on chodził z Jezusem, ale nawrócenie dopiero nastąpiło w którymś momencie w przyszłości. I wtedy, gdy się nawrócisz, to Pan Jezus mówi, co masz robić? Paś owce moje. I tu jest pokazane dwie rzeczy. Nawrócenie tych ludzi i druga rzecz, czy jesteśmy świadomi dzieła, jakie obecnie dokonuje się w niebieskiej świątyni? Jakie dzieło się dzisiaj dokonuje? To się sądzi. Sąd śledczy czy przedadwentowy? Co na tym sądzie jest decydowane? Kto zmartwychwstanie w pierwszym zmartwychwstaniu? Co robił naród izraelski, kiedy w świątyni tej ziemskiej był dzień sądny? Spotkali się, no mamy czas, możemy sobie porozmawiać, jak się masz, jak rodzina, jak tego. Tak to było? Nie. Tam jest według Biblii Gdańskiej to słowo, trapili dusze swoje. Tam, kiedy Aaron był w Najświętszym, to ludzie zgromadzeni wokół świątyni drżeli, jak jest z moimi grzechami? Czy one zostały wszystkie wyznane? Czy Jezus Chrystus ich odpuści? Je odpuścił. A kiedy Aaron wyszedł, to wtedy byli szczęśliwi, że jest między nimi i Bogiem jest wszystko w porządku. Dzisiaj jest taki czas. I dla Kościoła Bożego powinien ten czas być dniem naprawdę bardzo poważnym. I tu są takie dwa pytania jeszcze. Niektórzy oczekują, że na Kościół przyjdzie jakaś nadzwyczajna moc, która nas wyrwie ze snu. A może mamy nadzieję, że zobaczymy ożywienie w całym Kościele? Odpowiedź jest krótka. Taki czas nigdy nie nadejdzie. Co musieli zrobić apostołowie, żeby został zesłany Duch Święty? Być razem na jednym miejscu? Czy to wystarczyło? Czy tam chodziło o to, że doszli do jedności? Prawda? To jest to. I dlatego spadło mi to, przepraszam bardzo. I dlatego musimy być bardzo, bardzo poważnie podchodzić do spraw, w jakich żyjemy. Bardzo poważnie podchodzić poważnie do spraw, w jakich żyjemy, dlatego że to są najważniejsze rzeczy w naszym życiu, które będą decydowały o tym, czy znajdziemy się w Królestwie Bożym. I to nie jest coś, co może być przyjęte tak, jak każdemu z nas się podoba. Widziałam, że gdyby Kościół zawsze miał swój szczególnie święty charakter, moc Ducha Świętego, która została udzielona apostołom, zawsze byłaby mu towarzyszyła. Chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane,
a Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Taki Bóg chciałby widzieć Kościół, ale mówi, gdyby zawsze on miał swój szczególnie święty charakter. Moc Boża byłaby zawsze z nim. I ich praca byłaby widoczna, tu jest powiedziane, chorzy byliby uzdrawiani, demony byłyby karcone i wyrzucane. Kościół byłby potężny i siałby przerażenie wśród swoich wrogów. Nieraz ludzie mówią, jest później niż myślisz. I tak właśnie, i w takim właśnie stanie jesteśmy dzisiaj. Jest później niż nam się wydaje. I dlatego bardzo poważnie musimy podejść do każdej sprawy, która dotyczy czasów końca. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy odczuwają konieczność współpracy z Bogiem. Którzy pójdą do ludzi, by przyprowadzić ich do duchowego poznania wymiarów pełni Chrystusowych. Potrzeba nam kaznodziejów, którzy przez bliskie, uroczyste i pełne szacunku obcowanie z Bogiem będą uczyć siebie, aby mogli stać się mocnymi mężami modlitwy. Pobożność jest degenerowana przez śmiertelny formalizm. Dlatego należy utwierdzać to, co jeszcze zostało, a co bliskie jest śmierci. Potrzeba ludzi, których Pan Bóg mógłby nazwać Eliaszami w tym ostatnim czasie. Którzy będą zwracać uwagę na stan duchowy ludu Bożego. Jeżeli chcemy znaleźć się w Królestwie Bożym. Potrzeba mocnego, zdecydowanego głosu Eliasza, zanim przyjdzie Dzień Pański, czytaliśmy u proroka Malachiasza. I dlatego u proroka Izajasza w 58 rozdziale Duch Święty przekazał przez tego proroka słowa: wołaj, pierwszy wiersz, wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos, i wspomnij mojemu ludowi jego występki. Mów o tym, gdzie jest sługa, który roztropny, który daje właściwy pokarm na czas słuszny. W właściwym czasie. Kiedyś byłem na zebraniu okręgowym, to było bardzo dawno. Po przerwie obiadowej miał ktoś przemawiać. I ten, który miał przemawiać, przychodzi do starszego zboru i mówi: bracie, o czym mam mówić? A starszy zboru mówi: mów coś przyjemnego. I po przerwie ten znalazł tekst w Piśmie Świętym, gdzie jest napisane: cieszcie, cieszcie lud mój. Można mówić rzeczy przyjemne, one się będą podobać. Jezus Chrystus też mówił rzeczy przyjemne, które się podobały niektórym i nawet go chcieli obwołać królem. Ale gdy w tym nauczaniu przyszedł do zasadniczych spraw, to mu powiedzieli: twarda to mowa, którzy jej słuchać może. I dlatego tutaj jest powiedziane: mów, powiedz. A chyba to prorok Ezechiel mówi: ciebie, synu człowieczy, postanowiłem stróżem domu izraelskiego, abyś powiedział. Jeżeli powiesz, znacie te słowa, albo jeżeli nie powiesz, to ty będziesz ponosił odpowiedzialność. To Boże przesłanie dotyczy tych, którzy nazywają się ludem Bożym.
Tak właśnie wołał Eliasz te zbita, choć królowi się szczególnie i królowej bardzo nie podobało. I chcieli go za to zabić. Tak wołał Jan Chrzciciel, chociaż za to został wtrącony do więzienia i ścięto mu głowę. Tak mają wołać ci, którzy zdają sobie sprawę z powagi czasu i faktycznego stanu duchowego ludu Bożego. Lud Boży nie wytrzyma próby, jeśli nie nastąpi wśród niego ożywienie prawdziwej pobożności i odnowy. Jeszcze jeden cytat. Gdy religia Chrystusowa znajdzie się w największej pogardzie, religia Chrystusowa znajdzie się w największej pogardzie, gdy jego prawo będzie najbardziej znieważane, wówczas nasza gorliwość powinna być jeszcze większa, a odwaga i stanowczość niezachwiane. Stać w obronie prawdy i sprawiedliwości, gdy większość nas opuści, brać udział w bitwie Pana, gdy niewielu pozostanie wojowników, to będzie dla nas próbą. W tym czasie musimy być gorący, choć inni będą zimni, odważni, choć inni schudną, i wierni, chociaż inni zdradzą. Jezusowi głośno powiedzieli, twarda to mowa, której słuchać może. My chcemy, żebyś mówił, ale mówił to, co nam się podoba. I tu jest powiedziane, że wtedy, kiedy religia Chrystusowa będzie pogardzana, wówczas nasza gorliwość powinna być jeszcze większa, a odwaga i stanowczość niezachwiana. I tutaj podaję dwie rzeczy. Stać w obronie prawdy i sprawiedliwości, gdy większość nas opuści. Wspomniany szósty rozdział Ewangelii Jana, tam gdzie powiedzieli Chrystusowi ludzie, to jest twarda mowa i my jej słuchać nie chcemy. Pan Jezus zwraca się do 12 osób, do 12 apostołów i mówi, czy wy też chcecie odejść? Piotr wtedy mówi, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota. Nie ma innego jest tylko jedna droga, a tą drogą jest Jezus Chrystus. I mówi, choć wszyscy odeszli, przypominamy sobie też, co powiedział Jozue. Wybierzcie sobie każdy, co byście chcieli czynić, ale ja i dom mój będziemy służyć Panu. To jest to, co dzisiaj nam najbardziej potrzeba, jeżeli chcemy znaleźć się w Królestwie Bożym. I tutaj druga jeszcze rzecz. Brać udział w bitwie Pana, gdy niewielu pozostanie wojowników. Pamiętacie taką bitwę Pana, gdzie bardzo mało pozostało niewolników? 300. Bo przyszło ileś tam tysięcy, a Pan Bóg mówi, każdy, kto bojaźliwy, kto tego, nie idzie do domu. Ale z tych 300, ja nie wiem, jak sobie to wszystko wyobrażał Gedeon, gdy widzi, jak wszystko odchodzi to wojsko maleje. Liczba tego wojska maleje. I wreszcie zostało 300 osób. Doświadczenie było bardzo proste. Branie wody do ust. Albo się położyć i ustami brać wodę, albo rękami podnosić do góry. Pan Bóg bardzo proste doświadczenia robi z nami, aby się okazać, czy jesteśmy wierni, czy mamy zaufanie do Niego, czy Go miłujemy i tak dalej. I mówi wtedy, brać udział w bitwie, gdy niewielu pozostanie wojowników,
to będzie dla nas. W tym czasie musimy być gorący, choć inni będą zimni. Odważni, choć inni stchórzą. Wierni, choć inni zdradzą. To są ci, którzy będą naśladować baranka. W objawieniu jest to powiedziane, gdziekolwiek idzie. Kościół potrzebuje dzisiaj mężów i niewiasty, którzy mocno i bez obawy będą głosić Boże Słowo. Nie będą spali jak inni, ale będą czuwać i głośno, i trzeźwo myśleć. Bóg potrzebuje takich ludzi. I jeszcze na koniec proroka Izajasza, 10 rozdział. I tam wiersze 21 i 22. Reszta nawróci się, resztka Jakuba do Boga Mocarza. Bo choćby twój lud Izraelu był tak liczny jak piasek morski, tylko reszta z niego się nawróci. To jest to właśnie z tym Gedeonem. Choćby było jak wielka liczba, jakakolwiek wielka liczba, to reszta tych, którzy poważnie traktują Boga, Jego Słowo, będzie zbawiona. To będzie ten Boży ostatek, Boża reszta. To będzie Eliasz, który przygotuje drogę Panu, jak czytaliśmy w księdze Malachiasza. Zanim nadejdzie Wielki Dzień Pański. I dlatego niech Duch Święty poprowadzi każdego z nas do duchowej odnowy. A my, abyśmy poddali się Duchowi Świętemu, poddali się prowadzeniu Duchowi Świętemu i aby nas mógł zapieczętować do zbawienia wraz z Bożym ostatkiem. To apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Niech umocni nas w wierze i nadziei na przyjście Zbawiciela i niech tak stanie się w życiu każdego z nas, naszych rodzin, zborów i Kościoła jako całości, aby po drodze nikt nie zginął, ale abyśmy wszyscy mogli wyjść na spotkanie przychodzącego Jezusa Chrystusa i powiedzieć, oto jest ten, na któregośmy czekali. Pozostaliśmy wierni aż do końca. Przyszedł i wybawił nas. Radować się będziemy w zbawieniu Jego. Cała wieczność przygotowana przez Jezusa Chrystusa jest dla tych, którzy poważnie traktują Jego krew, Jego samego, Jego krew, Jego odkupienie, i swoje życie i nie mówią, niczego nie potrzebuję i nie buntują się z tego, że coś nie jest po mojej myśli, ale pozostają Bogu wiernymi aż do końca i niech Bóg pomoże, aby tak stało się w życiu każdego z nas. Amen. Amen.